Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, wraz ze mną nowy odcinek podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych i przeróżnych gości. Rozmawiam z nimi o ekologii, o zdrowiu, o podróżach, o psychologii, o zrównoważonym rozwoju i wielu innych. Dzisiaj moją gościnią jest Justyna Świetlicka, znana wielu jako Owsiana. Justyna jest dietetyczką, jest autorką książki Dieta to nie wszystko. Również napisała wiele wspaniałych e-booków kulinarnych i prowadzi też swój autorski podcast. Była u mnie w podcaście już teraz 3 razy i każdy odcinek był zupełnie inny. Dzisiaj, jak wskazuje nazwa tego odcinka, porozmawiamy o szeroko pojętej samoakceptacji, poruszymy kwestię porównywania się do innych oraz budowania zdrowych nawyków, ale uwierzcie mi, wątków będzie naprawdę bardzo dużo. I powiem Wam, jest to pierwszy podcast od dawna, który nagrałam na żywo, ponieważ w zeszłym tygodniu wybrałam się w samotną podróż na drugi koniec Polski, aż na Lubelszczyznę. Tam odwiedziłam Justynę i od tego też zaczęłam ten wywiad. Od zapytania Justyny o to, co sprawiło, że wyprowadziła się na wieś i jak jej się tam żyje. Justyna też jest człowiekiem, który od zawsze moim zdaniem żył w takim klimacie slow i wierzę, że zainspiruje wiele z nas, bo na pewno inspiruje mnie do robienia mniej, ale tak jak mówiłam, porozmawiamy też o jej drodze do akceptacji swojego ciała, o tym jak zaczęła czerpać przyjemność z ćwiczeń. Zapytam ją o to, jak przestała porównywać się do innych, jakie narzędzia jej w tym pomogły oraz w jaki sposób zbudowała zdrowe nawyki i zdrową rutynę, ale co ważne, jednocześnie nie stając się jej niewolnikiem. Też dowiemy się, dlaczego mówi się, że motywacja nie istnieje, w jaki sposób stawiać sobie cele tak, aby udawało nam się je realizować oraz jak Justyna doszła do stanu, w którym zdrowy styl życia to coś normalnego. To stan rzeczy, który już teraz nie wymaga od niej wysiłku i nie chciałaby żyć w żaden inny sposób. Nawiążemy też do tematu talentów i poznawania swoich mocnych stron, także tak jak mówiłam, wątków i tematów będzie wiele. Justyna jest niesamowicie inspirująca i mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was ciekawa. Zapraszam. Cześć Justyna. Cześć Karolina. Bardzo miło mi jest gościć Cię w moim programie po raz trzeci i bardzo Ci dziękuję, że zaprosiłaś mnie do siebie i że w ogóle możemy nagrać podcast razem, tak jak mówiłyśmy wcześniej. To jest niesamowite, przeprowadzać rozmowę z kimś na żywo, gdzie przez ostatnie miesiące obie nagrywałyśmy zdalnie i to jest zupełnie inna energia i ja to uwielbiam, kiedy mogę naprawdę siedzieć i czuć tę drugą osobę, bo nie wiem, czy też tak miałaś, że jak nagrywasz zdalnie, to jednak jest zawsze jakieś takie mikro opóźnienie, ktoś się na sekundę zatnie i nie masz takiego pełnego flow, powiedziałabym. Trudno jest właśnie wejść w słowo w odpowiednim momencie. Tak, bo jak wchodzę w słowo, to osoba dopiero za 10 sekund to słyszy, więc jest dziwnie. Tak, to prawda. Ale teraz właśnie tak dziko jest, bo ten komputer jednak tak dzieli i daje ten dystans, a jak się jest obok kogoś, to tak inaczej, jak po dwóch miesiącach nagle możesz z kimś porozmawiać i z kimś się zobaczyć. Znaczy ja wierzę, że ten odcinek jest raczej wyjątkowy i to się w najbliższym czasie nie wydarzy, przynajmniej u mnie, żebym zbyt często zapraszała gości na żywo, ale bardzo się cieszę, że mamy taką miłą zmianę i myślę, że zacznę od tego, że jesteśmy na wsi i Ty ostatnio całkowicie zmieniłaś swoje życie i powiem Ci, że dla mnie to jest bardzo ciekawe, jak obserwuję Ciebie też jako gościa mojego podcastu, bo wiadomo, przyjaźnimy się i mamy zupełnie inną relację niż relację, wiesz, gościa podcastu, ale właśnie kiedy byłaś u mnie za pierwszym razem, inny etap. W zeszłym roku mówiłyśmy, o jaką przeszłaś ewolucję i teraz rozmawiamy o tym, że idziesz bardziej w kierunku ekologii, zero waste i zupełnie inaczej się rozwijasz też jako marka, jako człowiek. I teraz minęło kolejne kilka miesięcy, nie wiem, chyba rok jeszcze nie minął od naszego ostatniego odcinka u mnie. Ja myślę, że w wakacje jakoś nagrywałyśmy i znowu mam wrażenie, że jesteś na innym etapie, właśnie nie tylko personalnie, ale też zawodowo. No i to jest piękne właśnie móc obserwować to u Ciebie i wiesz, też jak gadamy na co dzień, to ja tego nie odczuwam na tyle, jak dopiero przygotowuję się do naszej rozmowy. Myślę sobie, wow, zupełnie będzie nowy temat. Właśnie tak trochę się obawiałam tego, czy my już nie gadałyśmy trochę o tych nawykach, czy my nie gadałyśmy już o tej diecie tyle razy, ale później przypominam sobie, że ja jestem innym człowiekiem znowu i czasami mnie to przeraża,
ale ja bardzo lubię rozwój i przez to, że dużo chłonę rozwojowych treści, nie tylko takich, wiesz, książek self-helpowych, ale dużo obserwuję ludzi i staram się robić te rzeczy, które mi się u tych ludzi podobają i dużo po prostu czytam, staram się wyjeżdżać jak mogę i to sprawia, że po prostu... Do miasteczka obok, do miasteczka Lidla. Obok. Chodzę teraz na spacery i myślę i czasami mnie to przeraża, bo nie wiem, czy Ty w sumie słyszysz czasami tak, że Karo, jesteś super, nie zmieniaj się. Mhm. Lubisz, jak ktoś Ci tak mówi? Znaczy, wiem, do czego zmierzasz, że to jest taki tekst, który kiedyś wydawał mi się absolutnie nieszkodliwy tak. I tak mówi się do przyjaciół, zostań takim, jakim jesteś, a jednak teraz im bardziej się zwiększa świadomość i ludzie właśnie częściej pracują nad swoim samorozwojem, to słyszysz, zmieniaj się, jakby chcę, żebyś się zmieniał, bo ja się zmieniam, więc moi przyjaciele też muszą się zmieniać, żeby było cały czas ciekawe, żebyśmy się mogli cały czas uczyć, ale Ty jesteś świetnym przykładem nieustannej ewolucji, ale też to dostrzegasz właśnie w sobie na co dzień? To jest właśnie, jak jestem ze sobą na co dzień, to tego nie dostrzegam. No tak masz, że nawet jak ktoś chudnie i patrzy w lustro, to wydaje mu się, że nie chudnie, ale nagle staje na wagę i widzi, wow, jakby spadło 5 kg, a nie widzisz tego, bo jesteś ze sobą na co dzień. Dopiero jak spojrzę na moją pracę z kiedyś albo na coś, co kiedyś nagrałam, napisałam, to mam takie wow, wtedy mi się to wydawało fajne i dobre, co zrobiłam. Teraz tak z lekkim uśmiechem ciara mi żenady, tak szczerze powiem, patrzę na moje z rzeczy. Z totalnym wstydem, umówmy się. Bo pokazałam Karolinie i Ani filmik, który nagrałam, który jest zablokowany na YouTubie, bo się go wstydziłam po prostu. Nagrałam taki filmik chyba trzy lata temu, że Karolina Sobańska jest dla mnie ogromną inspiracją. I przez nią nagrywam food vloga i nagrałam i tam było, tak jak patrzyłam na ten film, to widziałam, że wiele rzeczy chciałam zrobić tak, jak Ty robisz w Twoich food vlogach i taki miałam śmiech z siebie i płakałam ze śmiechu i płakałam z takiego wstydu trochę. No Ty też się w sumie trochę śmiałaś i jak patrzę na tą Justynę, to myślę sobie, niemożliwe, że to jest ta sama osoba. I jak ktoś mi mówi, zmieniłaś się, no to nie wiem, to trochę czuję, że to tak ktoś mnie obraża. Tak, to ma taki negatywny wydźwięk, a to jest coś pozytywnego. A ja mówię, no kurde, no pewnie, że się zmieniłam. No ja się codziennie zmieniam. Nie wiem, cokolwiek się wydarzy, to nagle masz takie przemyślenie, czy to jest spoko, czy to nie jest spoko. I jakoś to dopasowujesz do swojego życia, więc no, ja się zmieniam codziennie. I często tak myślę sobie, nie. Jestem zupełnie inną osobą. Tydzień po tygodniu. Tak jak wczoraj rozmawiałyśmy podczas podróży samochodem, że jesteśmy bardzo ciekawe, jak będzie wyglądało nasze życie na przykład za 10 lat, skoro teraz już takie są dynamiczne zmiany w nas, to jakimi będziemy ludźmi za te 10 lat? I tak jak słyszałam ostatnio właśnie w jakimś podcaście, że jeżeli patrzysz na jakieś swoje pierwsze dzieła i nie masz takiego uczucia wstydu, to znaczy, że za długo się kryłeś z tym, że właśnie to jest normalne, że jest ta różnica, że ja też nie oglądam swoich starych treści, nie jestem w stanie odsłuchiwać nawet podcastów, nawet nie próbowałam odsłuchać, ale ostatnio trochę pogrzebałam w archiwum YouTube'a i czułam dokładnie to samo, ale jakby tak głaskałam tą starą Karo. Nie, że taki wstyd, co Ty wrzuciłaś, dziewczyno, tylko takie, no fajne, to było najlepsze. Tak, co mogłam zrobić wtedy, tak, o ile w momencie, kiedy to publikowałam, byłam z tego zadowolona, to jest okej, a gdybym przez najbliższe 10 lat była tak zakochana w tej swojej pracy, to znaczy, że jakby nie wyciągnęłam żadnych nowych wniosków i myślę, że warto z uśmiechem do tego podejść, ale powiedz mi, co sprawiło, że postanowiłaś wyjechać na wieś? Wiadomo, mamy dosyć specyficzne okoliczności i Ty mieszkałaś w Poznaniu przez kilka lat i czułaś się tam świetnie, też tam studiowałaś wcześniej i nagle wracasz do rodzinnego domu na wsi, z której tak bardzo chciałaś wyjechać, tak bardzo chciałaś mieszkać wszędzie indziej na świecie i jesteś tu z powrotem. Jakie to jest uczucie? Dopiero po czasie się zastanawiam oczywiście, bo ja decyzję podjęłam w ciągu 5 minut tak naprawdę. Słucham jakiegoś podcastu finansowego i w tym podcaście padło takie sformułowanie, że to się nie zmieni zbyt szybko. I mnie wtedy oświeciło, że za tydzień nas nie wypuszczą i za tydzień nie otworzą siłowni, kawiarni, nie otworzą restauracji i tych wszystkich rzeczy, dla których ja mieszkałam w Poznaniu. Bo ja mieszkałam dla spotkań z ludźmi, dla wychodzenia, dla restauracji, dla tego wszystkiego, co mi zabrano po prostu. Więc stwierdziłam, że niepotrzebnie tam mieszkam i że lepiej czułabym się, więcej ma do zaoferowania teraz wieś tak naprawdę, bo w Poznaniu nie można wyjść bez maseczki, a tutaj mogę wyjść na podwórko, bo jestem z moją rodziną. Jestem na swoim terenie i ten teren jest wielki. Moi rodzice właśnie mają gospodarstwo i jest tutaj dużo łąk, polnych dróg,
więc jest dużo przestrzeni i ja w Poznaniu miałam mieszkanie wielkości mojego pokoju, tutaj miałam, wynajmowałam, więc mam tutaj balkon, mogę wyjść na dwór na hamak i po prostu mogę być na świeżym powietrzu, a w Poznaniu byłoby bardzo trudno korzystać z tego świeżego powietrza, a ja uwielbiam być po prostu na dworze, kiedy jest ciepło, bo jak jest zimno, to nie lubię być na dworze. Ja odliczałam dni do wiosny, kiedy będzie można wychodzić na spacery w Poznaniu i wychodzić na lody. Siedzieć sobie w ogródku w kawiarni. Tak, tak. I wychodzić na tonik espresso. I teraz moja mama się ze mnie śmieje, bo znowu zamówiłam jakiś sprzęt do kawy, a ja tak zastanawiam się, co mi sprawia dużo radości w życiu. No to oczywiście jedzenie, spotkanie z przyjaciółmi, no ale jakby to na razie nie jest za bardzo możliwe, pod warunkiem, że się spotka w jakiś bezpieczny sposób. Bo ktoś do Ciebie przyjdzie w pojedynkę z drugiego końca Polski. Autem i nie miał kontaktu z innymi tak. osobami, więc to wtedy jest okej, okay, ale no, to nie jest możliwe, nie mogę się spotkać ze wszystkimi. I pomyślałam sobie, że idzie lato, ja potrzebuję mieć tonik espresso, więc zamówiłam sobie dużo toniku w szklanych butelkach, żeby nie kupować w plastikowej butelce. Pięknie, Justyno. I zamówiłam sobie kawiarkę, żeby robić espresso, bo normalnie piję kawę w Aeropressie, ale tam się nie da zrobić espresso, tylko takie americano bardziej. Więc no tak, chcę sobie tu uprzyjemniać czas. No główna konkluzja jest taka, że wszystkie moje rzeczy, dla których tam byłam, to w 5 minut się stwierdziłam, że się wyprowadzam. Złożyłam wypowiedzenie 1 kwietnia i pod koniec wypowiedzenie kwietnia. Oczywiście, jeśli chodzi o mieszkanie. O mieszkanie, tak, tak, tak. Tak. Bo wiadomo, jesteś samozatrudniona, więc Twoja praca się nie zmieniła, tylko po prostu zmieniłaś miejsce zamieszkania. Tak, a jakby inny argument był też za tym taki, że ja chciałam bardzo się przeprowadzić do Hiszpanii albo gdzieś wyjechać na dłuższy okres czasu. Przygotowywałam się po prostu do tego. Miałam zakończyć jakieś projekty i tak w lipcu chciałam wyjechać. No tylko no, plany się zmieniły. Niestety nie można tego teraz zrobić. I ja pomyślałam sobie, okej, to ja przeprowadzę się na razie na wieś, bo na wsi będzie więcej wolności. I jeżeli świat wróci do normy, no to ja wtedy już mam spakowany plecak i już mogę jechać. Gdyby otworzyli lotniska i loty, to ja już bym była pierwsza w kolejce. Słuchaj, myślę, że postaram się być jedną z pierwszych osób, która z Tobą o tym porozmawia. Jak będzie można w ogóle marzyć, planować, marzyć można w każdej chwili, ale jak będzie można coś zaplanować, póki co jesteśmy w takiej rzeczywistości, jaką mamy i w sumie, tak jak mówiłaś, poruszyłyśmy już wiele tematów w naszych rozmowach, a nadal wydaje mi się, że jest pewna kwestia, do której zawsze warto nawiązać. I to jest też górnolotne słowo, bo chodzi mi o szeroko pojętą samoakceptację, bo to też można rozumieć na tyle różnych sposobów i ty też mówisz u siebie w podcastach, na przykład o pewności siebie, no to jest ściśle połączone. Ale powiem Ci z mojej też obserwacji Ciebie, jesteś jedną z osób, które wydają mi się najbardziej komfortowe, czujące się najbardziej właśnie wygodnie, komfortowo ze sobą w swoim ciele. I też wiem, że to była dla Ciebie długa droga i przechodziłaś różne etapy, ale kiedy spędzam z Tobą czas, to widzę dziewczynę, która po prostu siebie właśnie akceptuje, która się czuje ze sobą dobrze. Bardzo mnie ciekawi, jak osiągnęłaś ten stan i pokuszę się już trochę o tutaj taką hipotezę, że wiele z nas sprowadza takie poczucie właśnie samoakceptacji, czucia się dobrze w swoim ciele do wyglądu zewnętrznego, że zaczynamy akceptować swoje ciało, bo ćwiczymy, odżywiamy się zdrowo, jesteśmy zadbani, co też oczywiście jest ważne i o tym też pogadamy, bo bardzo, bardzo chętnie z tą poruszę temat nawyków i właśnie budowania takiej zdrowej rutyny, zdrowego stylu życia, czyli też coś, co ja uwielbiam i o czym też dużo mówię nawet w podcaście i też Twój konik poniekąd, ale ja głęboko wierzę, że tak naprawdę kluczem do tego czucia się dobrze w swoim ciele jest jednak pogodzenie się z tym, co mamy w środku i poukładanie sobie pewnych rzeczy właśnie wewnątrz i to potem ma wpływ na to, jak czujemy się ze sobą na zewnątrz. Jak to było u Ciebie i czy zgadzasz się ze mną? Totalnie, ja się bardzo często ze sobą zgadzam. Rzadko jest rzadko tak, się kłócimy. Że rzadko się kłócimy, nie kłócimy się w ogóle. Ja często zadaję sobie to pytanie, bo ja mam taką misję, że chcę uczyć inne kobiety tego, bo to jest okropne, że mając na przykład nieświadomych rodziców, nieświadomych działania mechanizmów w stylu bądź grzeczna, nie odzywaj się tak, rób tak i tak, jak ktoś od Ciebie oczekuje, no to oni chcą dla nas dobrze, bo chcą, żebyśmy nie wpadły w jakieś kłopoty, a my przez to po prostu mamy później gorszą samoocenę i siebie jakoś tam nie akceptujemy, bo wydaje nam się, że nie wiem, nie jesteśmy w jakichś normach. No zacznijmy od tego, że co jest normalne? No, nie wiem, możemy uważać, że coś jest normalne, tak, a coś jest nienormalne, a nie ma. Nie ma zasad życia i bycia. Ja teraz też widzę, jak tutaj wróciłam, że
bardzo wiele działań u moich rodziców mnie denerwowało i ja robię zupełnie na odwrót. Więc wiadomo, że to też jest takie niezbyt mądre działanie, że zawsze bycie po jednej albo po drugiej stronie barykady nie jest zawsze dobre. Czyli tak, na przykład, świat nie jest czarno-biały. Tak, że albo tylko się zdrowo odżywiam, albo tylko się niezdrowo odżywiam, albo tylko oszczędzam pieniądze, albo tylko wydaję pieniądze. Więc lepiej byłoby być tak gdzieś tam po środku. A ja jednak tak zawsze szłam w tą drugą stronę i nie szłam na kompromis, tylko tak... Ze skrajności w skrajność. Ze skrajności w skrajność bardzo często. Albo właśnie byłam na diecie, albo w ogóle nie byłam na diecie. Więc bardzo dużo rzeczy się działo po prostu w moim życiu i ja też lubię zmiany i wydaje mi się, że każda taka zmiana po prostu przynosiła jakąś nową rzecz i obserwowanie interesujących i ciekawych osób, bo ja mam taką filozofię życia, dlaczego nie ja? I jak widzę, że komuś coś wychodzi, to ja nie mam takiej myśli, że temu to się poszczęściło, temu się udało, tylko raczej ciekawe, co ta osoba zrobiła, żeby dojść do tego miejsca. Ja sobie obierałam po prostu jakąś taką inspirację, taki może trochę autorytet, podglądałam działania tej osoby i się zastanawiałam, jak te działania wcielić w moje życie. Ja nie miałam takiego wrażenia, że komuś się udało, a mi się nie uda, bo ja wiem, że jak ktoś teraz spojrzy na mnie i też mi dużo osób mówi, ty jesteś taka młoda, a już tyle osiągnęłaś. Ale zapominają, że właśnie te 4-5 lat temu wrzucałam filmy na YouTube, których się wstydzę. I od razu nie robiłam tych rzeczy idealnie. Nie wiem właśnie, jakie były takie przełomowe momenty, gdzie ja się w końcu zaakceptowałam, ale pamiętam, że dużo razy patrząc na siebie myślałam, dlaczego ja nie mam wcięcia w talii, dlaczego nie wyglądam tak, dlaczego ja naturalnie nie jestem szczupła. Ja naturalnie wyglądam właśnie tak zwyczajnie, normalnie. Ale kiedy stwierdziłaś, że to jest ok? Myślę, że tak 2 lata temu. Tak stwierdziłam, że tak już jest mniej więcej ok, ale zawsze kiedy, nie wiem, przytyło może kilogram czy 2, nie wiem, bo trochę miałam, nie wiem, gorszą dietę, to tak widziałam to i byłam na siebie zła. A teraz w momencie, kiedy ja bardziej postawiłam na zabawę sportem, a nie sport jako spalanie kalorii, to bardzo dużo się zmieniło i myślę, że dużo mi dał pole dance, bo tam na początku to dla mnie była trauma, kiedy nie akceptujesz siebie i dużo dziewczyn do mnie pisało, czy jak ktoś nie jest super szczupły, to może chodzić na pole dance. Jakby każdy może iść na pole dance. Nie musisz być w rozmiarze S, żeby iść na pole dance. I tam powinno się chodzić w krótkich shortach i w topie sportowym, bo musisz mieć jak największą powierzchnię ciała bez ubrań, żeby się nie ślizgać. Można chodzić też w t-shircie i w dłuższych spodenkach, ale jest niewygodnie po prostu. Więc na początku chodziłam w t-shircie, ale jak zobaczyłam, że na tym pole dance'ie są dziewczyny nie jak z okładek, tylko takie zwykłe, takie no jak ja, albo takie, które, nie wiem, może mają kilka kilogramów więcej, ale widać, że one totalnie bez jakichś oporów wychodzą w tych shortach i jakby widać to po niektórych osobach, że są tak pewne i w ogóle się nie kryją z tym, jak wyglądają. Ja tak myślę, przecież ja wyglądam tak jak one, normalnie, ja nie jestem grubsza od nich, więc myślę, że to był taki dla mnie gdzieś tam duży przełom i później już w sumie miałam to gdzieś i wrzucałam filmiki, pomimo tego, że nie wiem, nie mam idealnie płaskiego brzucha i nie jestem najszczuplejszą osobą, to pomyślałam, że spoko, ale za to mam super skille. Umiałam zrobić naprawdę fajne rzeczy już później na rurce dzięki tej sile, którą zdobyłam. Później nauczyłam się tam podciągać, stać na rękach i zrozumiałam, że w sporcie chodzi o to, żeby mieć właśnie z tego radość i po to później to robiłam. Dlatego nie lubię takich robić ćwiczeń w domu, takich wysiłkowych. I w pierwszej chwili, jak usłyszałam, że zamykają siłownie i miejsca w stylu pole dance, to byłam strasznie załamana, że nie będę mogła ćwiczyć. No ale znalazłam sobie później jogę, więc zawsze znajduję jakieś rozwiązanie. Więc jakby naprawdę trudno jest powiedzieć, jak siebie zaakceptować. I myślę, że też ścięcie włosów było dla mnie takim też momentem przełomowym, bo dużo osób taki symbol wręcz, tak, manifest. To, tak, dużo osób mi powiedziało, że no, że teraz będę wyglądać jak facet, kobieta to powinna mieć długie włosy. Jest tekst? I ja chyba tak na przekór, bo tak jak tata za mnie tam się naśmiewał, że nie będę w stanie zarobić pieniędzy na blogu, to ja mówię, pokażę ci, że będę. No i pokazałam. Kobieta ma mieć długie włosy? Idę ściąć. Idę ściąć. I mówię, zobaczcie. I ja wiesz, na początkowo nie czułam się z tym aż tak pewnie i miałam takie wątpliwości, zwłaszcza jak właśnie jakiś tam znajomy, od którego teraz się odcięłam zupełnie, powiedział mi, wychodziłyśmy na imprezę z dziewczynami, ja wiesz, w sukience, w tych krótkich włosach, a on do mnie, myślisz, że ty wyrwiesz kogoś na imprezie z tymi włosami, że w ogóle nie wyglądasz kobieco? A ja mówię, słucham? Ja tak fatalnie się czułam na tej imprezie, to było okropne. Ale tydzień później znowu wychodziłyśmy na miasto
i nie wiem, jakoś miałam może jakąś inną stylówę i tak on na mnie patrzył i mówi, wiesz co, ty jednak kobieco wyglądasz w tych włosach. A ja tak, stary, ty się zdecyduj, bo tydzień temu tak mi zepsułeś humor. I później sobie pomyślałam, nie, ja nie będę, jakby moja samoocena nie będzie zależna od tego, co ktoś mi powie. I później jakoś przestałam słuchać tych głosów, a zaczęłam słuchać tylko te osoby, które mi mówiły, że wyglądam fajnie w tych włosach. I teraz uważam, że wyglądam super. Chciałabym mieć czasami też dłuższe włosy, ale wygrywa jednak ta wygoda i za każdym razem jak mówię, a może je zapuszczę, ale później i tak je ścinam, bo no to jest super, że można mieć krótkie włosy. Wiesz co, chciałabym Cię dopytać, kilka zdań wcześniej mówiłaś jeszcze o treningach pole dance i zastanawiam się, czy miałaś takie uczucie niesprawiedliwości, tak jak powiedziałaś, że chciałabyś mieć węższą talię, czy myślisz sobie, że są osoby, które mają inne predyspozycje, jeśli chodzi o ich budowę, to w którym o ile w ogóle tak czułaś, to w którym momencie odpuściłaś takie poczucie, że czemu ja się nie urodziłam z takim ciałem? Bo ja też pamiętam, że jak byłam młodsza, to przeszkadzało mi coś w swojej budowie i nie zapomnę właśnie momentu, kiedy byłam nastolatką, kiedy stwierdziłam, ja do końca życia będę miała taką kość. Nic jej nie zmieni, więc albo się z nią zakumpluję, albo będę dla siebie niemiła przez kolejne kilkadziesiąt lat. I dokładnie pamiętam dzień, w którym doszło do mnie, że za wiele nie mogę zrobić z tym fantem. Jak to u Ciebie wyglądało? Na pewno długo miałam takie uczucie niesprawiedliwości, ale nie pamiętam, kiedy był jakiś taki moment przełomowy, że w końcu pomyślałam, że a nie, jednak będę siebie akceptować. Myślę, że to u mnie nie był taki przełomowy. To jest tak długi proces. Długi proces to był po prostu u mnie, na który wiele rzeczy się nakładało. Kiedy u Magdy Hajkiewicz wspominałam kiedyś o tym w podcaście, że kiedyś bardzo budowałam moje poczucie własnej wartości na tym, czy faceci się ze mną umawiają, czy nie. A później zupełnie przestałam się skupiać właśnie i na facetach, i na jedzeniu, ale bardziej zaangażowałam się też w moją pracę i powiedzmy misję, a misja brzmi tak górnolotnie, ale mam taką moją misję, tworząc moje media społecznościowe, że właśnie chcę pomagać kobietom zmieniać nawyki żywieniowe, ale myślę, że też bez akceptacji siebie, bez akceptacji momentu, w którym jesteśmy i bez akceptacji trochę swojego ciała, my nie pójdziemy dalej, bo będziemy wiecznie uznawały siebie za niewystarczająco dobre i później to jest samo spełniająca się przepowiednia, bo jeżeli my uważamy, że jesteśmy grube i nie zasługujemy na to, żeby być piękne docenione. I docenione, to my będziemy robić wszystko, żeby się to nie stało. I to był bardzo długi proces i naprawdę próbuję sobie przypomnieć, żeby dać taki, wiesz, zestaw 10 rad. Tak. Żyjemy w czasach, gdzie szybkie rozwiązania są bardzo pożądane i myślę, że nie jedna osoba chciałaby usłyszeć, przeczytaj tę książkę i wszystko będzie spoko. Ale powiedziałaś właśnie, że lubisz pewnego rodzaju ćwiczenia i bałaś się ćwiczenia w domu, dlatego że kojarzyło Ci się to z takimi wysiłkowymi treningami intensywnymi, których nie lubisz. Czy miałaś kiedyś tak, że zmuszałaś się do ćwiczeń? Miałaś etap, kiedy dużo ćwiczyłaś crossfit? Czy robiłaś to z przyjemnością? Czy miałaś takie lata, gdzie ćwiczyłaś jakby za karę? Oj, dużo czasu ćwiczyłam za karę. Za karę ćwiczyłam w liceum, jak chciałam schudnąć. Później, jak już schudłam i byłam na studiach, to chciałam bardziej schudnąć i poszłam na siłownię i tam chodziłam na jakieś różne treningi. No i to było w sumie za karę zawsze. Dopiero później, jak poznałam trening siłowy, to mi się spodobało, dlatego że w treningu siłowym chodzi o to, że masz do zrobienia konkretny trening, konkretny zestaw ćwiczeń i przy każdym treningu zazwyczaj starasz się dołożyć obciążenie, tak żeby za jakiś czas móc podnosić większe kilogramy. Crossfit mi sprawiał przyjemność, bo tam była już rywalizacja, więc nadal to było bolesne, ale fajne. W sensie to była fajna zabawa. O to ci chodzi, tak. Że wysiłkowo męczące. Było bolesne, mam na myśli tak, że ciężki był ten trening do zrobienia, ale satysfakcja na koniec dnia była. Tylko to też mi się za jakiś czas nudziło, bo ja już miałam dosyć tego, że to jest takie właśnie wysiłkowe i obciążające. I dopiero właśnie poznałam pole dance i zobaczyłam, ile tam, po pierwsze, że ten trening jest taką medytacją trochę właśnie, tak jak w jodze, że jak robisz trudne rzeczy, to jeżeli ty się na tym nie skupisz, nie jesteś tu i teraz, to ty nie jesteś w stanie zrobić tego treningu. I na pole dance jest bardzo podobnie, bo jeżeli ty nie myślisz o tym, gdzie trzymasz i z jaką siłą trzymasz tą rurkę, to ty po prostu spadniesz na głowę i na twarz i sobie zrobisz krzywdę. I za każdym razem robisz coś nowego, coś trudnego, za każdym razem pokonujesz jakieś tam swoje rzeczy i po jakimś czasie, tak jak ty teraz stanęłaś na tej głowie, to tam jest dużo takich figur, które na początku są totalnie nieosiągalne. I ćwiczysz inne rzeczy i za jakiś czas próbujesz, jesteś w stanie to zrobić. I dla mnie to była duża magia w tym. I później jakieś takie właśnie kalisteniczne rzeczy robiłam, czyli podciąganie się i właśnie to stanie na rękach. I za każdym razem ja się tak cieszyłam tą nową umiejętnością, że inne rzeczy przestały mieć znaczenie.
I dopiero wtedy, kiedy ja przestałam się skupiać na tym, czy ten trening jest zrobiony, czy odpowiednią ilość kalorii spaliłam, czy odpowiednią ilość jedzenia zjadłam, dopiero wtedy, kiedy ja przestałam się tym przejmować, terroryzować właśnie, to właśnie tak jak u Ciebie z tym staniem na głowie. Samo wyszło. Brzuch stał się nagle płaski, sam. Jakby, no wiadomo, że nie sam, bo jakby ja przestałam się na tym skupiać, upłynął czas, czas i tak upłynie, niezależnie od tego, co robimy. Jeżeli podejmujemy dobre i zdrowe decyzje, no to czas działa na naszą korzyść, a jeśli mamy niedobre nawyki, złe nawyki, niesprzyjające naszemu zdrowiu, no to czas działa na naszą niekorzyść po prostu. Tak, chciałabym zaznaczyć, że to moje stanie na głowie mogło trwać 1,5 miesiąca. Gdybym stwierdziła, w tym tygodniu stanę na głowie, to myślę, że byłoby to bardzo niezdrowe podejście. Prawdopodobnie bym tego nie zrobiła i na pewno wiele bym straciła nerwów. A to był naprawdę długi proces i bardzo systematyczna praca. I też zaznaczę, że ja nie ćwiczyłam tej jogi jakoś bardzo intensywnie. To było po 20 minut dziennie i to naprawdę lajtowych często treningów. Czasem to były same rozciągania i nie kończyłam ich spocona, tylko bardziej traktowałam to jako taki codzienny rytuał i inwestycja w sprawne i zdrowe ciało, co wydaje mi się, że powinno być naszym nadrzędnym celem. Ale też ja Ciebie obserwuję, ale to brzmi, jakbym Cię obserwowała w internecie. Chodzi mi bardziej, obserwuję Cię jako człowieka i zawsze podziwiałam to, że lubisz ćwiczyć, bo ja uważałam w ostatnich latach, że nie przepadam za workoutami tak zwanymi. I teraz, kiedy wróciłam do takiej rutyny, myślę sobie, Karolina, Ty teraz jesteś dopiero sobą. Zawsze byłam tak wysportowanym dzieckiem. Chodziłam na milion różnych zajęć, startowałam w jakichś zawodach nawet, bardziej rekreacyjnie, nigdy nie robiłam tego nawet półprofesjonalnie. Tańczyłam przez całe swoje życie. Ten ruch towarzyszył mi przez tyle lat i przez ten okres studiów zupełnie to zatraciłam i nie wiem dlaczego pozwoliłam sobie na te lata właśnie bez takiego intensywnego ruchu, bo to mi daje tyle szczęścia i tyle się o tym mówi. Taka jest kultura fitnessu i tyle się mówi właśnie o tych endorfinach, o tym, ile cudownych rzeczy wnosi aktywność fizyczna. Patrzyłam na Ciebie, pamiętam jak byłam u Ciebie w Poznaniu i Ty szłaś właśnie na trening pole dance i po prostu siłą zaciągnęłaś mnie i Anię na rozciąganie do szpagatu, które było bardzo fajne, no bo umówmy się, kto po treningu żałuje, że go zrobił. Jakby to jest złota zasada tego świata, że no, nie mamy wyrzutów sumienia, że poćwiczyliśmy. Najgorzej jest się po prostu zebrać. Ale dla mnie to było niesamowite, że Ty wstajesz i idziesz na tę siłownię i myślałam sobie, ona się po prostu katuje. A to wszystko tak naprawdę sprowadza się do znalezienia takiej formy aktywności, która nam sprawia frajdę. I to można też powtarzać do znudzenia. I ja sama to powtarzałam sobie jak taki frazes i myślałam, że ja chyba tylko lubię spacerować, jeździć na nartach. Lubię tańczyć, ale też rekreacyjnie. I oczywiście sprawiało mi przyjemność chodzenie na jogę, ale dopiero teraz, kiedy nie wiem, znalazłam przestrzeń w swoim życiu na to, żeby to robić regularnie, mogłam zaobserwować, ile dobrego mi to daje i właśnie, co powiedziałaś, to zaczęło mi sprawiać przyjemność i nie chodziło o to, żeby zrobić trening i mieć satysfakcję, bo ja też rozumiem, tak, idziesz pobiegać, nie każdy lubi biegać, ale chemia w mózgu działa tak, że wydzielają nam się endorfiny, więc po treningu jesteśmy szczęśliwsi. I ja też pamiętam, byłam na treningu z Ewą Chodakowską w styczniu i ten trening był morderczy, a ja potem po prostu miałam tak świetny humor, byłam po prostu najszczęśliwszą osobą na ziemi przez 2 dni, ale czy sam trening sprawiał mi przyjemność? No nie. To jest właśnie ten problem. Więc czy ja chciałam potem się katować raz w tygodniu przynajmniej, żeby mieć ten wyrzut endorfin? Nie. A to nagle okazało się, że da się ćwiczyć i czerpać przyjemność z całego procesu. I to było dla mnie absolutnie odkrywcze i naprawdę wszystkim to polecam. Przypomniało mi się, jak powiedziałaś mi kiedyś, że oczywiście masz smykałkę do rywalizacji, zresztą utożsamiam się w 100%, ale od jakiegoś czasu przede wszystkim rywalizujesz ze sobą i wydaje mi się, że to jest cudowne remedium na plagę, jaką jest, plaga może być niefortunnym słowem w obecnych czasach, na zmorę, jaką jest porównywanie się z innymi. I myślę, że na to cierpi bardzo wiele osób, szczególnie w świecie social mediów. Też mówiłyśmy o tym u Ciebie w podcaście, więc też nie będę rozwijać tego tematu. Ale na czym polega ta zmiana perspektywy u Ciebie? Że właśnie nie porównujesz się do tego, jakie wyniki osiąga osoba z boku, tylko patrzysz na Justynę sprzed jakiegoś czasu. I czy to jest Twoim zdaniem właśnie takie zdrowe, zbalansowane podejście? Myślę, że to jest jedyne słuszne podejście, jeśli chcemy żyć w zdrowiu psychicznym. Bo miałam właśnie długo problem, że chodzę na ten pole dance
Ale ja nie umiem tak tańczyć jak dziewczyny, bo tam, żeby zrobić ci niektóre ładne rzeczy, no to trzeba mieć takie... Trochę kocie ruchy. A ja przeżywam wtedy takie ciarki, żenady i nie chcę tego robić. Ale są różne rodzaje pole dance'u i niektóre dziewczyny były na przykład dobre w tym, ale nie były dobre siłowo, dlatego że ja przez kilka lat chodziłam na siłownię i miałam dużo siły, żeby zrobić kilka takich bardziej gimnastyczno-akrobatycznych rzeczy. I ja też widziałam filmy jakiejś mistrzyni świata w pole dance'ie i myślałam sobie... Nigdy tego nie zrobię. Ale co też poruszyłyśmy w podcaście u mnie, to jest fantastyczne zdanie, że czasami można robić rzeczy dla robienia rzeczy. I właśnie pole dance był dla mnie taką rzeczą dla robienia rzeczy, bo ja wiedziałam, że ja nie będę w tym najlepsza, nie będę szła na żadne zawody, bo nie chcę z nikim rywalizować, bo wiem, że przegram, ale ze sobą już mogę rywalizować, no bo miesiąc wcześniej już nie umiałam czegoś zrobić, a jeszcze nie umiałam czegoś zrobić, a miesiąc później już umiałam coś zrobić. I to było super satysfakcjonujące i ja robiłam to głównie właśnie, żeby nie siedzieć w domu, bo pracując w domu, siedzisz w domu i nie masz powodu, żeby wychodzić, więc zawsze wiedziałam, że wieczorem o tam 18 czy 19 mam ten trening, więc mogłam przynajmniej zakończyć jakoś ten dzień i wyjść i później już w ogóle nie wracałam do pracy, więc to taka była właśnie rutyna, że mogę sobie wyjść, mogłam zobaczyć innych ludzi i to było robienie rzeczy dla robienia rzeczy i nie potrzebowałam się w sumie do nikogo porównywać i w sumie, no, pisząc bloga czy robiąc biznes online, mamy też masę osób, do których możemy się porównać. Wiele osób chwali się jakimiś wynikami sprzedażowymi, widzimy ilość obserwujących na Instagramie, nie wiem, ranking podcastów i można się porównać. Lajki, współpracę, wyjazdy. Dokładnie. Tak bardzo można się porównywać i widzieć, że ktoś ma lepiej. Ale też często my widzimy wycinek życia i uświadomienie sobie też, że to jest tylko wycinek, że my nie wiemy, czy ta osoba jest naprawdę szczęśliwa w tym swoim złotym pałacu, czy może nie jest do końca szczęśliwa. Mi dał taki luz, że nie wiem, może ta osoba nie jest aż taka zadowolona ze swojego życia i cieszenie się z tego, co mamy. Bo jak ja też zaakceptowałam fakt, że nie muszę pracować 8 godzin dziennie i nie muszę zarabiać więcej i jeszcze więcej, bo mogłabym, gdybym chciała, ale musiałabym więcej pracować. I właśnie zrozumienie, że cokolwiek robimy, to jest jakiś wybór. Więc jeśli chcemy mieć na przykład sześciopak, to musimy zrezygnować ze śmieciowego jedzenia tak praktycznie zupełnie. Można to wpisać w swoje makro, niby, ale no to ma na przykład, nie wiem, jak wpiszemy chipsy, no to nie możemy, to wtedy będziemy głodni przez resztę dnia. Więc to jest jakiś wybór. I pomyślałam sobie, czy to jest warte posiadania tego kaloryfera? I myślę sobie, nie potrzebuję tego. Więc zrozumienie, że jeśli ja na przykład chcę mieć dużo wolnego czasu na ćwiczenia, książki i na nic nie robienie, bo lubię sobie nic nie robić, no to się wiąże z tym, że będę mniej zarabiać. I się wtedy zastanawiam, czy ja chcę więcej zarabiać, ale mieć mniej czasu na pasję, czy mieć więcej czasu na pasję i mniej zarabiać. No nie można mieć wszystkiego. Albo jedno, albo drugie. Tak, wydaje mi się, że też... Wpadamy w coś takiego, że wydaje nam się czasami, że bardzo czegoś chcemy, ale to nie są nasze pragnienia. I dążymy do pewnych efektów, do wyników, chcemy coś osiągnąć, bo widzimy, że ludzie wokół nas robiący podobne rzeczy też idą w tym kierunku. Ale co powiedziałaś, myślę, że jest kluczem, że my sobie zadajemy pytanie, co jest dla nas ważniejsze. I nawet śmieszy mnie to, bo wczoraj, kiedy sobie rozmawiałyśmy do późna, zaśmiałaś się, że co z moim rytmem dobowym, a ja ostatnio bardzo dbam o taką higienę wstawania rano i kładzenia się spać o określonej porze i sprawia mi to ogromną frajdę i myślę, że to ma bardzo dobry wpływ na moje zdrowie i tak spojrzałaś się na mnie, że Karo, już jest późno, 23. Tak, nie powinnaś już być w łóżku. A ja właśnie wtedy powiedziałam, że zawsze wyobrażam sobie taką wagę i stawiam na niej te dwie opcje i która dla mnie, która z tych rzeczy, który wybór bardziej mnie uszczęśliwi i dlatego... wielokrotnie łamię swoje, w cudzysłowie, zasady, ale nie uznałabym tego za zasady, tylko powiedzmy zmieniam jakoś swoje przyzwyczajenia, bo po prostu warto, bo są rzeczy takie jak właśnie spotkania z innymi ludźmi, rozmowy, różnego rodzaju doświadczenia, które nie są warte tego, żeby powiedzieć koniec zabawy, idę spać, dlatego że muszę mieć 8 godzin snu, bo trochę szkoda życia na to mimo wszystko.
Chcesz coś powiedzieć? Tak, bo w sumie teraz tak sobie myślę, że to jest analogia do tego zero-jedynkowego podejścia do jedzenia, które ja miałam kiedyś, że ja się trzymałam moich zasad i nie mogłam ich odpuścić, bo ja wiedziałam, że jak ja je odpuszczę, to ja je odpuszczę na całego, ale przecież świat nie musi być czarno-biały i nie musimy mieć właśnie super, że masz taką zasadę, że możesz złamać swoją zasadę, bo te zasady są potrzebne i warto je mieć, bo wspominałam Ci wczoraj właśnie przy zakupach, że jak jestem w Poznaniu, byłam w Poznaniu, no to jadłam mięso może raz w miesiącu i to było fajne, bo ja miałam taką zasadę, że do domu nie kupuję mięsa, więc gotowałam tylko wegańskie i wegetariańskie rzeczy. A jak jestem u mamy, no to w sumie te zasady przestały obowiązywać, bo tutaj jest mięso, bo jestem na wsi i moi rodzice jedzą mięso i jem to po prostu częściej, dlatego że nie mam już takich zasad, więc myślę nawet o wprowadzeniu sobie takiej zasady, że po prostu nie jem mięsa, bo mi to nie będzie przeszkadzać, ale przez to, że nie mam tej zasady, no to tak odpuszczam po prostu. No, my jako ludzie uwielbiamy systemy, zasady i też jest to temat naszych wielu rozważań i myślę, że już teraz mogę odesłać wiele osób do naszej rozmowy u Ciebie, bo tam sobie pofilozofowałam troszeczkę i to jest normalne, to jest nasza ludzka natura, że potrzebujemy tych reguł. Natomiast ja mam taki właśnie inny cytat, który mi często przyświeca: wszystko z umiarem, łącznie z umiarem. Więc dążymy do balansu, ale ja też głęboko wierzę, że balans nie istnieje, nie ma stanu idealnej równowagi i to dążenie jest tutaj kluczowe, ale zawsze będzie trochę nad linią, że tak powiem, horyzontu, czasami trochę pod i to będzie się tak wyrównywało, bo czasami będziemy mieć lepszy dzień, czasami będziemy mieć gorszy dzień. Ale wiesz, tak przypomniało mi się teraz, że na początku zapytałam się Ciebie o życie na wsi i Ty jesteś dla mnie dobrym przykładem osoby, która od zawsze mam wrażenie, że szłaś trochę pod prąd, tylko teraz dopiero jesteś w pełni takiej swojej mocy, żeby rzeczywiście tak działać, że wszyscy mamy taką potrzebę oczywiście, żeby się dostosować do otoczenia, ale wiesz, cały świat był w biegu, cały świat mówił, pracuję jak najwięcej, jestem przepracowana, nie mam czasu dla siebie, a Justyna już wtedy mówiła, a ja pracuję mniej, a mi się nie chce, ja nie muszę tego robić. I oczywiście mamy teraz ogromny trend życia, wiesz, slow life, czas dla siebie i jako, że kochamy właśnie skrajności też jako społeczeństwo, to najpierw była kultura korpo, zero snu i po prostu wszyscy biznes, praca i bardzo niehigieniczny tryb życia. Teraz mamy slow life, nie robię nic, życie na wsi i tak dalej, a Ty tak naprawdę byłaś takim człowiekiem slow w dużej mierze, ale nie dorabiałaś do tego tej całej ideologii, tylko wybierałaś swój komfort i to jest super, że umiałaś posłuchać siebie, nawet jeżeli z każdej strony słyszałaś ciśnij się, przyjeżdżałam do Ciebie, a Ty mówiłaś, dzisiaj nie mam planów. Nie, dzisiaj nic nie robię. Dzisiaj na mojej liście jest zrobić trening. Tak, to właśnie używam często w formie żartu wobec moich znajomych, którzy mieli, robię tutaj znak cudzysłów w powietrzu, normalną pracę, chodzili po prostu do pracy od 8 do 16, praca etatowa. I oni się do mnie, pytali się mnie, co dzisiaj robiłaś, a ja często sobie żartowałam, że udawałam, że pracuję, ale ja też robiłam sobie moje systemy po to, żeby być w stanie produktywnie zrobić to wszystko, co mam do zrobienia i pracowałam powiedzmy 4-5 godzin, w zależności od tego, co miałam do zrobienia, ale strasznie lubię tę wolność, że jak Karolina mówi, że przyjedzie, to ja mogę olać dużo rzeczy i je zrobić na przykład w weekend, a wtedy, kiedy Ty jesteś, to mogę właśnie nie robić i fajnie jest nie być tym niewolnikiem takich zasad. No właśnie, ale pytanie jest też takie, jak stworzyć sobie dobry system, nie stając się pracownikiem swojego korpo? Wiesz, o co mi chodzi, bo też ja też nad tym pracuję i raczej przychodzi mi to trudniej niż Tobie i częściej się łapię na sytuacji, gdzie jestem w swojej korpo i naprawdę mam nad sobą menadżera, który jest też mną, mam wiele osobowości w pracy. A Ty tworzysz ten system i jesteś w stanie nie terroryzować się właśnie w taki sposób. Wydaje mi się, że jest taka jedna cecha, która się nazywa lenistwo, która u mnie, tak wiesz, przeważa. Tak, tak. Bo mi się wiele rzeczy nie chce robić i ja znajduję jak najszybszą, najkrótszą drogę. Ja też bardzo Cię zachęcam do zrobienia badania Gallupa. To jest takie badanie talentów. Nie wiem, czy słyszeliście. Opowiedz o tym, bo jeszcze tego nie zrobiłam i Justyna o tym mówi bardzo intensywnie, także przymierzam się. To jest badanie naszych talentów. Jest
ich 34 i żaden z tych talentów nie jest dobry ani zły. To są takie talenty w stylu nawet bliskość, że potrafisz budować bliskie relacje z osobami, ale też możesz mieć talent czar, czyli wchodzisz do obcego środowiska i się świetnie odnajdujesz. I ten test pokazuje Ci Twoje talenty. Możesz wybrać tą wersję okrojoną, która Ci pokazuje 5 głównych talentów, które u Ciebie dominują, ale ja mam zrobioną wersję rozszerzoną, która porządkuje wszystkie talenty od najmocniejszego do najsłabszego. I znając te talenty, możesz zastanowić się, jak możesz je wykorzystać w życiu i zrobić z nich mocną stronę, bo talent to taka predyspozycja. Każdy z nas je ma, ale może nie jest ich świadomy, a jeśli nie jest ich świadomy, no to też może na przykład, nie wiem, na moim przykładzie bardzo miałam długo problem z takimi współpracami jeden na jeden z osobami, które się do mnie zgłaszały na dietę. Ja wiele rzeczy nie rozumiałam, nie za bardzo umiałam się postawić na miejscu innej osoby i trochę mi było przykro. Czyż była rozwinięta empatia? Dokładnie, nawet nie rozwinięta, tylko ja mam empatię na miejscu 30, czyli to jest na samym dole. Bardzo nisko to mam. Jakby, i to nie jest to, że ja jestem złym człowiekiem. Ja po prostu mam trochę inne predyspozycje i zrozumienie właśnie tego, że mam nisko empatię, sprawia, że ja nie będę się odnajdywać w takiej pracy, bo będzie mi trudno i będzie podopiecznemu trudno, dlatego że ja nie będę w stanie się zaopiekować tak tą osobą. Natomiast ja mam bardzo wysoko talent poważanie. To jest taki talent, który sprawia, że ja chcę mieć głos, ale wykorzystywać go w dobrej sprawie. I dosłownie, co mnie przeraziło, jak przeczytałam w moim raporcie o mnie, bo jakby to nie jest tylko raport tych cech, ale te 5 mocnych cech różnie na siebie wpływają. Mówi się, że to jest dynamika talentów, więc ja i Ty możemy mieć ten sam talent w pierwszej piątce, ale przez te inne talenty zupełnie inaczej się tak przejawia w życiu. I było napisane, że bardzo lubisz uczyć się nowych rzeczy, a później pokazywać drogę, jak do tego doszłaś. A to przeczytałam, mówię, przecież to jest o mnie. To było tak bardzo o mnie, całe to badanie. I byłam naprawdę bardzo zdziwiona i przesłuchałam później taki podcast, który się nazywa Z pasją o mocnych stronach, wszystko o tych moich talentach i ja dostałam dużo odpowiedzi na temat tego, jaka jestem i dlaczego działam tak, jak działam. Bo ja często tak czułam się trochę taka wyobcowana, że jestem taka dziwna, taka inna trochę, że na przykład lubię siedzieć w domu, się zastanawiać, a inni znajomi tego nie robili. Tak, co się na pewno myśleli, ale ja to tak naprawdę lubiłam usiąść i tak myśleć, zastanawiać się nad życiem, filozofować sobie. To się okazało, że to jest przez talent intelekt, że osoby z tym talentem po prostu lubią sobie usiedzieć i pomyśleć. I te talenty mogą być dojrzałe albo niedojrzałe. Jeżeli one są dojrzałe, no to wtedy wykorzystujesz ich pełen potencjał. A jeśli są niedojrzałe, no to właśnie mogą Ci powodować problemy w życiu. Możesz ich nie dostrzegać, nie możesz ich wykorzystywać. Tak, właśnie, bo autor tego podcastu ma właśnie empatię w pierwszej piątce. I przez to, jak na przykład wchodził do jakiegoś pomieszczenia, bardzo szybko przejmował emocje innych osób. I wyobraź sobie właśnie, że nie wiem, właśnie jesteś w towarzystwie osób, które są wściekłe, kłócą się i Ty to przyjmujesz i od razu Twój komfort życia bardzo się obniża. Więc nie wiem, wiesz, ja bardzo sceptycznie do tego podchodziłam, dlatego też zaprosiłam Dominika u siebie i mamy cały odcinek na ten temat tego badania Gallupa, bo nie wiem właśnie, czy najpierw były u mnie talenty i ja dlatego robię tak, co jak robię. Pierwsze? Właśnie. Jajko czy kura? Ja dosłownie o to zapytałam. Justyna czy talenty? O to zapytałam Dominika, bo jak teraz pomyślę o tych moich talentach, to wszystko się złożyło na to, kim ja jestem, że bo ja mam strateg, bliskość, to poważanie, aktywator. I co ja tam mam jeszcze? Nie pamiętam już teraz. W każdym razie to sprawia, że jak ja coś wymyślę, mój strateg coś wymyśli, a propos, bo właśnie dochodzimy do tych systemów, ja tak będę siedzieć, myśleć i moja mama, czego ty siedzisz? Weź byś się wzięła za jakąś robotę. A ja tak siedzę i myślę i wtedy dopiero biorę się do roboty, bo ja nie lubię tak, że robię i coś bez sensu. Bez strategii. Musi być strategia. I to, że ja właśnie mam ten intelekt i strategię, sprawia, że ja się zastanawiam, jak to można zrobić najkrótszą możliwą drogą. I gdybym ja była w zwykłej pracy, gdybym pracowała w korporacji, to ja od razu wiedziałam, że to nie jest miejsce dla mnie, dlatego że tam jest dużo rzeczy robionych bez sensu i ja od razu widziałam, że tam są rzeczy bez sensu. I ja wiedziałam, jak niektóre procesy usprawnić. I byłabym dobra, gdybym ja mogła zarządzać procesami, to ja bym się dobrze sprawdziła w takiej pracy, ale jeśli nie mam pracy, gdzie ode mnie dużo rzeczy zależy, to ja się męczę. I właśnie gdybym nie znała tego mojego talentu i go nie wykorzystywała, to ja bym była po prostu w życiu sfrustrowana. Tak, byłabym złym pracownikiem. Tak. I niespełniona zawodowo. Dosłownie, więc nie wiem właśnie. I znowu, czasami boję się dawać takich rad, róbcie tak jak ja, bo teraz mając świadomość tego, że inni,
właśnie tak jak Dominik ma stratega właśnie na ostatnim miejscu, odnoszę się do niego, bo jestem świeżo po rozmowie z nim i właśnie mamy odwrotnie, on ma tą empatię wysoko i stratega bardzo nisko. I on mówi, że ma trudności z tym, żeby zaplanować jakieś działania tak strategicznie, bo po prostu są osoby, które nie łączą tak kropek, a ja mam takie, czy ty nie widzisz tych zależności? Przecież to jest czarno na białym, to przecież to widać. A niektórzy tak nie widzą po prostu i to mi też sprawia, że staram się bardziej zrozumieć inne osoby, a tak ja bardzo szybko czasami o czymś mówię, a ktoś może nie nadążać za moim tokiem rozumowania, więc staram się lub nie dawać. Lub w ogóle może to do niego nie przemawiać, bo tak. Sposób, w jaki myślisz, jest dla niego nierozrozumiały, bo myślę zupełnie inaczej i właśnie to jest ciekawe, dlatego że to ogólnie moim zdaniem sugeruje, że ciężko jest dawać rady, nie znając drugiej osoby. I nie powinniśmy też na siłę czerpać ze źródeł informacji, które mamy wokół siebie i zastanawiać się, czemu to u nas nie działa. I moim skromnym zdaniem kluczem jest jakby samopoznanie i właśnie odkrycie tego, co jest dla nas słuszne, a nie podążanie za czyimś wzorem. Jakby super jest inspiracja, super jest czerpanie z tego, co ktoś przeżył, ale adaptowanie tego na swoją modłę. Tylko że jedna rzecz, która trochę budzi mój niepokój, jeśli chodzi o te talenty. Wiem, że nie jesteś jakby specjalistą od tych talentów, ale skoro jesteśmy przy tym temacie, to się podzielę. To, że mówiłyśmy na początku o ewolucji i o zmianie, a mi się włącza taka lampka alarmowa przy tych talentach, że to jest kolejna etykieta, że widzisz listę 5 swoich mocnych stron i myślisz sobie, okej, to jestem ja i trochę blokujesz się przed dalszym rozwojem. Czy te talenty, czy to znaczy, że ja się godzę z tym, że to są moje talenty i tylko je eksploruję? Czy nie mogę się zmienić i nagle okaże się, że ten talent, który był na szarym końcu po kilku latach wyłania się na prowadzenie? Czy takie testy robi się po kilku latach? Ja też miałam dużo takich pytań oczywiście. Milion miałam pytań po zrobieniu tego testu i podobno jest tak, że te talenty się nie zmieniają w ciągu życia. Nie można tego testu robić w wieku 16 lat, bo te talenty, nasze predyspozycje kształtują się gdzieś do 20, 21 roku życia i osoby, które robiły po kilku latach powtórnie ten test, to ewentualnie ta kolejność pierwszych 5 się mogła zmieniać. Więc to nie jest tak, że właśnie przyklejamy sobie jakąś etykietę. Ja myślałam, że to będzie tak, że ja sobie jakąś etykietę przykleję, ale mi to bardzo pomogło zrozumieć moje działania, bo to właśnie jest tak, że ja się zastanawiałam, czy to, że ja robię w internecie rzeczy, to jest czy właśnie to poważanie i to, że ja chcę, żeby mój głos był gdzieś tam słyszany i chcę robić dobre rzeczy, używając mojego głosu. Czy to jest właśnie przez to, że ja mam ten talent? Czy ten talent mi wyszedł przez to, że ja już to robię w internecie? I rozumiem. I teoretycznie jest tak, bo ja o to wszystko Dominika zapytałam, że przez to, że my mamy takie predyspozycje, możemy jakoś działać i w sumie tak nie do końca wiedzieć, tylko mi się jakoś tak przez przypadek udało rozwinąć trafić te talenty też w mocne strony, bo właśnie gdzieś tam przez ten intelekt chyba mieliłam dużo rzeczy w głowie i starałam się działać po mojemu. I jakoś wykorzystuję te talenty w moim życiu. A jeśli zrobimy sobie ten test i przeanalizujemy, jak można rozwijać te talenty, w jakiej one formie są właśnie dojrzałe, w jakiej niedojrzałe, jak mogą nam pomagać, jak mogą nam przeszkadzać, no to wtedy to jest takie trochę narzędzie do samopoznania. To nie trzeba też tego traktować jako wyrocznie, ale mi to dało bardzo dużo odpowiedzi na pytania. Szczególnie takie właśnie, że Justyna, nie jesteś dziwna. Tak, i właśnie chcę powiedzieć, nikt nie jest dziwny. Myślę, że wiele z nas na różnych etapach swojego życia myślało, że nie pasuje, że nie jest w stanie się dostosować, że dlaczego to nie działa na mnie, a działa na wszystkich. Nikt nie jest dziwny. Wszyscy jesteśmy normalni, bo nie ma definicji normalności. Ale chcę powiedzieć, że ja bym właśnie uważała z takimi testami, szczególnie wśród osób, które mają podobne tendencje, co ja właśnie do fiksowania się na etykietowanie i nazywanie, na testowanie. Pamiętam, jak parę lat temu zrobiłam test 16 typów osobowości i ja potraktowałam to jak wyrocznie i obawiam się, że mogłabym podobnie zadziałać właśnie robiąc tego typu test, bo jest wiele takich narzędzi. Jest mnóstwo różnych klasyfikacji, różnych badań, różnego rodzaju naukowców, którzy próbują nam pomóc zrozumieć siebie. Uważam, że to jest ekstra, ale właśnie bierzmy to jako taki wskaźnik, żeby się dokształcić, dowiedzieć czegoś o sobie, ale nie trzymajmy się tego kurczowo, bo też to my tak naprawdę w sobie wiemy, kim jesteśmy i nie potrzebujemy kogoś, kto nam opowie o nas. Tak samo jak nie potrzebujemy astrologa, który nam dokładnie opowie, jaka jest nasz profil charakterologiczny. Uważam, że to jest super. Mnie to na przykład bardzo ciekawi. Astrologia, moim zdaniem, jest fascynująca.
ale nie chciałabym też nigdy stać się ofiarą tego i jakby też usprawiedliwiać tym swoich działań, tak? Że powiesz na przykład, wiesz co, sorry, ale nie mogę ci współczuć przy tym rozstaniu, byłam bardzo nisko empatię. Wiesz, teraz jakby, wiesz, upłuciłam to totalnie, tak. Ale tak czasami może być. Na przykład powiesz, że wiesz co, jest pełnia, dzisiaj nie pogadamy, bo strasznie mnie drażnisz. Jakby to... Można to powiedzieć oczywiście pół żartem, pół serio, ale nie pozwalajmy, żeby to zawładnęło naszym życiem, bo nadal mamy wolną wolę i ona zawsze będzie silniejsza niż jakiekolwiek właśnie społeczne szufladkowania, klasyfikacje. Także weźmy to wszystko z dużą, z takim przymrużeniem oka, ale taka uważam, że to jest fantastyczne. Zabawa też, tak, właśnie, zabawa, tak. Przygoda samopoznania. Tak, i też dużo takich, trochę będę tutaj ostrożna, ale myślę, że dużo takich testów jest tak napisane, że możemy często bardzo wiele cech i wiele osób podciągnąć pod pewne opisy. Tak jest w przypadku, wiesz, horoskopów, tak jest właśnie w przypadku cech osobowości, że czytasz to i zawsze znajdziesz jakiś związek ze swoim życiem. Gdzie i łatwo się zaczepić. Tak, i łatwo dać się zmanipulować, bo my naprawdę bardzo wierzymy w to, co ktoś nam powie o nas, czasami bardziej niż ten wewnętrzny głos, który zna nas najlepiej. Właśnie w tym badaniu Gallupa jest fajne to, że te testy, te talenty, one są takie nieszkodliwe, tak mi się wydaje przynajmniej, że z każdego możesz coś pozytywnego wyciągnąć i możesz to w jakąś tam mocną właśnie stronę rozwinąć. I właśnie jak usłyszałam nawet o tym intelekcie, to mi to właśnie tak humor poprawiło i tak... Dowartościowało. Dowartościowało mnie to i pozwoliło właśnie zrozumieć wiele rzeczy, ale nie traktowałabym właśnie tego jako jakąś taką wyrocznie. A właśnie to jest zabawne w sumie, bo ja tak działam, tak jak ten test mi powiedział trochę i ten mój talent rozwaga, który mam na samym końcu, sprawia, że ja często nie zastanawiam się dwa razy nad decyzjami. Empatia 1, rozwaga 0. Tak. Tak, to wiele mówi o Twoich różnych takich impulsywnych decyzjach, które lubisz, wiesz o co chodzi? Tak. Że jakby akceptujesz to, nie myślisz sobie, o to jest taki mój słaby talent i powinnam nad tym popracować, popełniam najwięcej błędów przez to, że nie mam to rozwinięte, tylko myślisz sobie, taka jestem i to nie jest jakby moja mocna strona, ale nie jest to na tyle szkodliwe, dokładnie, żeby Cię to jakoś strasznie unieszczęśliwiało. To można właśnie gdzieś tam w pracy trochę wykorzystywać i słyszałam, że są takie firmy, które też wykorzystują trochę te talenty, bo jak właśnie masz osobę, która ma, wiesz, jak wysoko jakiś taki optymizm i takie rzeczy jak ja, która szybko chce aktywować i robić te pomysły, a później masz kogoś z rozwagą, który mówi, ale poczekaj, bo to może się wydarzyć tak, tak i tak i widzi właśnie te... Ja pewnie mam wysoką rozwagę. Pewnie masz? Tak. Jestem tak strasznie ciekawa. Justyna powiedziała, że mi sprezentuje ten test. To właśnie teraz powiedziałaś, że tak nie do końca chcesz, bo boję się. Nie, ja po prostu właśnie dlatego wierzę, że mam rozwagę. Bo ja zawsze pomyślę o tej drugiej stronie i zawsze zrobię taki bilans za i przeciw i to pokazuje, że bardzo możliwe, że ta cecha mnie właśnie, opisuje. A ja nie mam tego w ogóle. I pytanie najpierw, co było najpierw? Jajko, kura, talent, mocna strona, myślę, że dobrym rozwiązaniem jest nie analizowanie tego za bardzo i to też pięknie nam tutaj kompozycyjnie się wpasowuje, ale wrócę do tego Twojego systemu. Jesteś strategiem, więc wszystko ma sens. Jesteś też leniwa, jak sama siebie nazwałaś. Lubisz optymalizować swoją pracę i myślę, że stworzyłaś całkiem dobrą rutynę swoich działań na co dzień, połączenia tego, co związane z samorozwojem, ze swoją firmą, z odpoczynkiem. No właśnie. Pytanie zazwyczaj się pojawia takie. Justyna, zakładam, że dostajesz takie pytania. Zazwyczaj właśnie tak sformułowane. Skąd Ty bierzesz na to motywację? Jak to jest, że Ci się chce robić te wszystkie rzeczy? Że realizujesz się na tych różnych polach? Pomóż mi, też chcę się zmotywować. I co mówi na to Justyna? No, że motywacja nie istnieje, bla, bla, bla. Nie mówię, że nie istnieje, ale moim zdaniem motywacja bierze się właśnie z działania. Jeśli zaczniemy coś robić i dostrzeżemy małe sukcesy, dlatego też nie warto stawiać sobie bardzo wysoko poprzeczki, bo my nie zobaczymy tych rezultatów. Jeżeli obiecamy sobie, że w tydzień schudniemy 10 kg, nie zobaczymy tych rezultatów i nie będziemy zmotywowani. Jeśli postanowiłaś stać na głowie, to postanowiłaś, że codziennie po 10-15 minut trenujesz jogę i to się udało. Gdybyś chciała to zrobić w ciągu tygodnia, nie udałoby Ci się, stwierdziłabyś, że do niczego się nie nadajesz i Twoja motywacja też by później przeniosła się też na inne sfery życia.
A jak wybierzemy sobie jakiś taki realny cel, rozłożymy go na małe kroki, to wtedy ta motywacja bierze się z działania. Jak chciałam nauczyć się podciągania, miałam podciągać się podchwytem, jak ktoś wie, a nie umiałam podciągać się nachwytem, to jest trochę trudniejsze. I postanowiłam, że będę przed każdym treningiem robić to dosłownie kilka powtórzeń. To zajmuje dosłownie kilka minut. I myślałam, że mi się w sumie to nie uda i strasznie nie chciało mi się tego robić. Robiłam to, bo wiedziałam, że jeżeli będę robić, to to się uda. I po miesiącu takich codziennych właśnie prób udało mi się podciągnąć raz. I ja naprawdę nie mogłam uwierzyć, tak samo jak Ty nie mogłaś uwierzyć w to stanie na głowie. I wtedy mam jeszcze większą ochotę to robić. I Ty też to zauważyłaś, że teraz masz ochotę robić to codziennie. Jak wcześniej, no dobra, będę tam ćwiczyć, ale mi się nie chce. Ale wiesz, co jest ciekawe? Działa u mnie taki mechanizm, że zobaczyłam, że dojście do tego momentu, kiedy jestem w stanie to zrobić, zajęło mi tygodnie systematycznej pracy. I ja po prostu nie chciałabym tego stracić. Bo wiem, że jeżeli ja przestanę to robić na tydzień, to posypią się te rezultaty. Jakby będzie naprawdę coraz gorzej. Bo skoro ja potrzebowałam tej pracy nawet odrobinę, ale każdego dnia, to jest mi szkoda nie zrobić tego jednego dnia, bo wiem, ile to kosztowało moje ciało i ile ono czasu potrzebowało, żeby się przyzwyczaić i żeby wytworzyć te mięśnie, bo to jest mega skomplikowany i niesamowity proces. Mnie to fascynuje, że jakby poświęciłam czas i uwagę mojemu ciału, więc chcę utrzymać to. Jakby szkoda by mi było to stracić i wiesz, nie wiem, na ile to podejście mi się zmieni i na ile to jest zdrowe, ale bardzo doceniłam właśnie tą systematyczną pracę. I tak jak powiedziałaś, że podciągałaś się kilka razy, właśnie przez to, że podciągałaś się kilka razy, to nie było to aż tak męczące, że spędzałaś 3 godziny na siłowni, to tylko to było do zrobienia. Na przykład wiesz, co ja ostatnio zrobiłam? Stwierdziłam, że wiedziałam, że robisz w ogóle challenge pompkowy, tylko ty robiłaś tak, że chcesz łącznie w ciągu dnia zrobić tam ileś 100 pompek. A ja stwierdziłam, że będę sobie dokładać jedną pompkę więcej dziennie, tylko że pod rząd. I zrobiłam ileś tam pompek, następnego dnia zrobiłam jedną więcej i stwierdziłam, ej, ja z dnia na dzień nie jestem w stanie na tyle rozwinąć swojej siły, żeby zrobić jeszcze jedną pompkę. To jest mega dużo. Jedna pompka porządna, zrobiona poprawnie, no to z dnia na dzień po prostu nie zrobię tego progresu. I stwierdziłam, że muszę zrobić krok do tyłu. I teraz stwierdziłam, że robię 5 pompek pod rząd, aż uznam, że czuję się ok, żeby zrobić 6. I wtedy będę robić cały czas 6, aż uznam, że czas zrobić 7. Jakie to było uwalniające uczucie. I widzisz, fajnie to zastosowałaś, że jesteś w stanie ocenić racjonalnie, czy to jest do zrobienia, czy nie, bo to jest naprawdę trudne do zrobienia, bo robię te pompki, byłam w stanie zrobić 100, nie w jednej serii, ale w ciągu 2 godzin, dlatego, że przez kilka lat już trenowałam na siłowni, mam dosyć silne ręce, więc byłam w stanie i potrafiłam to ocenić, ale gdybym teraz poszła i stwierdziła, chcę się podciągnąć 100 razy, nie ma szans. I też mam właśnie taki sam system z tym podciąganiem, że robię kilka podciągnięć, na przykład 5 serii, maksymalna ilość powtórzeń, ile mi się uda danego dnia. Więc to trzeba bardzo dostosowywać. Więc tą motywacją jest tak, że możemy sobie obejrzeć motywacyjny filmik i się zapalić do czegoś, ale następnego dnia przyjdzie życie i jak właśnie, nie mamy systemu... Właśnie powiedziałaś, że nie istnieje motywacja i powiedziałaś tak trochę prześmiewczo, bo teraz już jest to trochę taki slogan w pewnych środowiskach, ale dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, dlaczego motywacja nie istnieje. Co mówi literatura? No, literatura mówi, że właśnie motywacja to jest taki mit, no bo ważniejsza jest w tej kwestii taka samodyscyplina i wybór tego, co naszym zdaniem jest dla nas dobre i robienie tego... I konsekwencja w działaniu. Tak, robienie tego pomimo tego, że nam się czasami nie chce, bo na pewno zdarzają się dni, kiedy nie chce nam się robić rzeczy i mi też się wielokrotnie nie chciało robić jakichś rzeczy. I dlatego też trzeba znaleźć takie rzeczy, które nam się chce robić, bo jeśli wymyślimy sobie to, że będziemy jeść tylko warzywa przez cały miesiąc, żeby schudnąć, no to to jest bardzo nierealny cel. Ale jeżeli wymyślimy sobie, że będziemy codziennie zabierać ze sobą lunch do pracy albo codziennie będziemy gotować w domu, no to to jest już bardziej realistyczny cel. Jeżeli my będziemy takimi małymi krokami wprowadzać te zmiany, to się po prostu uda, jeżeli tak będziemy tą samodyscyplinę sobie trenować, bo samodyscyplina to nie jest coś właśnie, z czym się rodzimy. Nie ma takiego talentu. To nie ma. Jeszcze nie ma w teście tego talentu. Tak, chociaż chyba jest dyscyplina. Ja nie jestem pewna.
Sprawdzimy to. Sprawdzimy to niedługo. Ja mam chyba w pierwszej dziesiątce coś z dyscypliną, więc może widzisz, też mi znowu jest łatwo powiedzieć, bo ja tak mam, urodziłam się z tym, że jestem w stanie się zdyscyplinować. Nie wiem, robię sobie trochę czarty. Ja też myślę, że tak mam, że zawsze mówiłam, że mam bardzo silną wolę, po czym znowu też przeczytałam, że silna wola nie istnieje. I to jest tak, jak powiedziałaś, że właśnie mam jakąś wizję, mamy jakąś motywację, po czym przychodzi życie i rano może nam się wydawać, że dzisiaj będzie super dzień, po pracy pójdę na siłownię, a po pracy nie mamy siły na to, a jako, że to nie jest częścią naszej rutyny, nie jest naszym nawykiem, o czym może też przez chwilę pogadamy, chociaż już oczywiście ta rozmowa jest bardzo długa, jak zawsze w naszym wykonaniu, i wtedy nam się już nie chce, a jako, że właśnie to nie jest na naszej liście, nie mamy dyscypliny, żeby to zrobić, to no, te zasoby motywacji się kończą. I tak samo jest, ja bardzo lubię takie stwierdzenie decision fatigue, czyli takie zmęczenie decyzyjności, gdzie nie wiem, czy macie takie momenty, kiedy po całym dniu na przykład ktoś się was pyta, to co byś zjadła? I myślisz sobie, nie wiem. Nie każ to cybować. Tak, nie mów mi. Ja pamiętam, że wielokrotnie tak miałam, że wchodziłam do restauracji i ktoś mówi, gdzie chcesz usiąść? A ja mówię, zaprowadź mnie do stolika. I to są takie błahe rzeczy, gdzie po całym dniu podejmowania decyzji, bo my cały czas podejmujemy decyzje, wszystko co robimy jest decyzją, tak? Czy włączam nagrywanie teraz, czy idziemy ugotować, czy pójdę w lewo, czy pójdę w prawo. I jakby nasz organizm się tak męczy tymi decyzjami, że pod koniec dnia te zasoby są zerowe. I myślę, że kwestia motywacji to jest ten sam baniak z energią, który po prostu jest pusty na pewnym etapie. I żeby tak to podsumować, to co powiedziałyśmy a propos tej motywacji, no to ja bym nie polegała na motywacji, tylko na budowaniu samodyscypliny, a żeby budować tą samodyscyplinę, to trzeba wymyśleć sobie, wybrać jakiś realny cel, który ma dla nas wartość, bo też nie oszukujmy się, jeśli wymyślimy sobie właśnie, nie wiem, coś, na czym nam w ogóle nie zależy, to nie będziemy tego realizować po jakimś czasie, więc wybierzmy coś, co ma dla nas znaczenie. No nie wiem, ja się uczyłam tego stania na rękach, chociaż to nie jest przydatna umiejętność w życiu, ale po prostu... Robiłaś to po nic. Samego robienia. Dokładnie tak, jak mówiłaś na początku. To jest super. Robienie rzeczy po nic i ktoś się pyta, a po co ty robiłaś to z tą pompek? Nie wiem. Tak, dla zabawy. Dla samej satysfakcji robienia tego. Dla bycia w stanie rywalizacji ze sobą. Ze sobą, dokładnie. I po prostu dla czystej przyjemności. No właśnie. I dochodzimy do momentu, kiedy trzeba zrobić właśnie sobie system, który nam w tym pomoże. Są super książki, które bardzo polecam. Siła nawyków. Właśnie. Atomowe nawyki. Ja najpierw przeczytałam Siłę nawyków i była super, ale wydaje mi się, że Atomowe nawyki jest trochę fajniejsza, dlatego że to rozbija właśnie nasze działania na takie mini rzeczy, że nie ja robiąc teraz w tym miesiącu 30 dni jogi, wyzwanie takie, nie powiedziałam sobie codziennie godzina jogi, bo jakbym wstała rano, to by mi się nie chciało robić tej godziny, więc jeżeli mam lepszy dzień i tak wstaję i mam ochotę poćwiczyć bardziej, włączam sobie 50 minut, dłuższy chyba nie włączam treningów, a jeżeli wstaję i myślę, nie chce mi się, to włączam 10-15 minut po to, żeby to tylko jakby zrobić. Żeby wyćwiczyć ten mięsień. Tak, wyćwiczyć tą samodyscyplinę, że nawet jak mi się nie chce, to zrobię i nie katować się, że dzisiaj to zrobiłaś tylko 10 minut, a nie 50. Ważne, żeby... że zrobiłaś, że stawiłaś się. Tak, właśnie, że stawiłam się na macie i bardzo mi się podoba właśnie, nie wiem, czy wielu nauczycieli jogi tak mówi, ale podziękuj sobie, że przyszłaś. Że tak, i że już sukcesem jest to, że w ogóle zaczęłaś, bo jak już jesteś na tej macie, to zrobisz ten trening, przynajmniej jeżeli lubisz te formy ćwiczeń, bo mówię, jeżeli ktoś z całym szacunkiem da mi jakiś taki trening fitnessowy, nie zrobię. To ja po 10 minutach stwierdzę, że po prostu boli mnie wszystko i ja nie chcę i jest mi źle. Ja to wyłączę. Wielokrotnie wyłączałam tego typu treningi, a nigdy nie miałam tak, że wyłączyłam trening jogi z instruktorem, którego lubię, bo po prostu znalazłam w końcu coś, co sprawia mi frajdę. I też ja też ostatnio się nauczyłam tego, że jakiś system, który sobie wybierzemy, on nie musi działać przez całe życie. Bo się zmieniamy. Tak, nawet nie musi się działać przez pół roku. I ja często zmieniam na przykład pory treningów w zależności od mojego stylu życia i w zależności od projektu, nad którym pracuję, bo jak pisałam książkę, to rano chciałam wykorzystać ten czas na od razu, żeby usiąść i pisać. Potrzebowałaś dużo energii do tego. Bo jak szłam na trening i wracałam z treningu, bo nie wiem, wcześniej jak miałam luźniejszy czas, no to chodziłam na siłownię na półtora, na dwie godziny rano. Później wracałam, jadłam śniadanie i właśnie tak wyglądało moje życie i wiesz, waga przykłada na pracy.
wracałam o 11, jadłam śniadanie i dopiero siadałam do pracy, ale ja wtedy mogłam zrobić taką pracę jak odpisanie na maile, nie wiem, dodanie podcastu, jakieś takie rzeczy, które nie wymagają od Ciebie aż tyle kreatywności, więc nie ma też co być takim niewolnikiem tych akurat konkretnych zasad, tylko dopasowywać te zasady do konkretnego czasu. A teraz, kiedy jestem w domu u rodziców, mam cały dzień na zrobienie treningu, ale wiem, że po południu mi się nie będzie chciało, bo będę musiała podjąć decyzję, czy to robić, czy nie robić, i mi się nie będzie chciało, dlatego to jest pierwsza rzecz, jaką robię rano. Robię tą jogę i później jestem taka zadowolona, że to jest zrobione. I ważne jest, żeby właśnie wymyślać sobie ten system, i ten system zajmie się wynikami, tymi, o którymi mówiłyśmy, że nie musisz się później tak bardzo skupiać na tym, czy już masz ten efekt, czy nie, bo system, który stworzyłaś, robiąc codziennie jogę sobie, sprawił, że wynik, czyli stanie na rękach, się udało. Tak, ja myślę, że też ważne jest to, żeby nie tworzyć tego systemu od zera, czyli dzisiaj nie robię nic, a od jutra mam system i 10 nowych aktywności, tylko wprowadzać je po kolei. Ja, tak jak mówiłam u Ciebie w podcaście, wprowadziłam dużo, też zresztą mówiłam o tym u siebie na kanale, więc dla osób, które są na bieżąco gdzieś tam z moimi treściami, to może nie jest to nic nowego, ale te rzeczy, które wprowadziłam, nie wprowadziłam ich w dniu przyjazdu do rodzinnego domu na czas kwarantanny dobrowolnej, tylko to we mnie dojrzewało, co tydzień dorzucałam coś nowego, może co dwa tygodnie, co więcej, to nie było tak, że co tydzień dorzucam coś nowego, tylko z czasem, kiedy wyrabiał się właśnie nowy nawyk, ja znajdowałam najzwyczajniej w świecie taką metaforyczną przestrzeń na to, żeby postawić sobie jakieś nowe mikrowyzwanie, ale też nie używałabym słowa wyzwanie, bo to też jest takie słowo pełne presji, tylko raczej stawiałam sobie jakiś nowy cel, dodawałam sobie jakąś nową aktywność, która wydawała mi się przyjemna, a z czasem stała się czymś niezbędnym, i uważam, że ten przykład mycia zębów jest tutaj naprawdę mega adekwatny, bo tak jak się mówi, że nie kwestionujesz mycia zębów, nie myślisz sobie, a dzisiaj nie umyję zębów, bo od jutra nie myję zębów, mam to gdzieś, przez ten tydzień nie myję wcale, mam zły humor. Myjesz te zęby. I ja zauważyłam, że dla mnie trening jogi, i powtarzam, to jest 20 minut, 15 minut, czasem rozciąganie, czasem naprawdę to jest nic, nic w cudzysłowie, nic, ale aż tyle jednocześnie, staje się czymś, za czym ja tęsknię, co jest mi potrzebne, żebym czuła, że mój dzień jest pełny. I to jest tak wspaniałe uczucie, i chciałabym tylko dodać, że pamiętajmy o tym, żeby właśnie, tak jak powiedziałaś, ten system się czasem zmienia, dostosowujemy go do swoich okoliczności, żeby też nie stać się niewolnikiem tego systemu, bo ja codziennie medytuję, ja codziennie ćwiczę jogę, Justyna też, ale Justyna ćwiczy rano. I na przykład jesteśmy tutaj teraz we dwie przez te kilka dni. Wczoraj medytowałyśmy, ale dzisiaj poczułyśmy, że to nie jest to. I nie medytowałyśmy, mimo że jest to moją rutyną. Czy ja mam z tym problem? Nie. Bo mój system dostosowuje się do tego, jak wygląda moje życie w danej chwili. I tak samo, jeżeli obie kochamy jogę i czujemy, że nasz dzień bez tego umycia zębów jogowych nie będzie spełniony, to o 12 w nocy włączymy sobie delikatną, relaksacyjną praktykę, i nie dlatego, bo jesteśmy katami, tylko obie chciałyśmy. Jakby żadna z nas tego nie kwestionowała. Uśmiałyśmy się w sumie. Tak, to była joga śmiechu. Joga śmiechu. Bardzo zdrowa. Ale wiesz, co mi przyszło do głowy a propos tego mycia zębów? Że kiedy mamy nawyk mycia zębów, to ty nie patrzysz po miesiącu, czy moje zęby są już bielsze, czy moje zęby wyglądają lepiej. Po prostu to robisz. I tak samo dzieje się w przypadku właśnie ćwiczeń. Ja nie porównuję swojego sześciopaku, nie myślę sobie, nie ważę się, nie myślę sobie, ile zrobiłam treningów wydolnościowych, jogowych w tym tygodniu. Nie, tylko słucham swojego ciała, myślę sobie, dzisiaj właśnie mam więcej energii, dzisiaj mi się chce zrobić taki dłuższy trening, albo dzisiaj po prostu się porozciągam. I myślę, że to jest taka niesamowita wolność, właśnie wolność, to jest słowem klucz. I nie wiem, czy chcesz coś dodać a propos tego, bo chciałam przejść jeszcze do kwestii jedzenia, że myślę, że też jesteś świetnym przykładem osoby, która ma tak wyluzowane podejście właśnie do przygotowywania posiłków, i zadałabym Ci takie pytanie, czy Ty myślisz o sobie, że jestem Justyna i prowadzę zdrowy styl życia, bo w internecie jesteś utożsamiana Justyna, która mówi o tym, jak zdrowo żyć, zdrowo jeść, Justyna ćwiczy, rozwija się i przygotowuje różne pełnowartościowe posiłki, ale ty tak po prostu żyjesz. Czy myślisz o sobie, o ja i mój zdrowy styl życia? Teraz jakby to się równa, ja i zdrowy styl życia, ale w ogóle już nie przyklejam sobie tej etykiety, bo to jestem ja i uważam, że każdy powinien tak żyć i że to w ogóle powinno być oczywiste. Tylko zmieniło się to, że już nie jestem niewolnikiem zdrowego stylu życia, a kiedyś byłam. Na przykład nie wychodziłam na wino z koleżanką, bo nie piłam alkoholu, bo zdrowy styl życia.
nie byłam w stanie pójść do restauracji ze znajomymi, bo ja mam swój pojemnik z jedzeniem i to jest bycie niewolnikiem zdrowego stylu życia. Sama powiedziałaś mi wczoraj, że jesteś w stanie zjeść majonez w knajpie i to jest fajne. Tak, wegański. Wegański, oczywiście, że wegański. Ale sama w domu nie będziesz robić czegoś, Nie sprawia mi to frajdy, autentycznie. Chyba, że właśnie są święta. Jakby, a jak idę do restauracji, to czerpię z tego 100% po prostu szczęścia, jak sobie moczę frytkę z batatasem w majonezie. Mhm. Albo i całą porcję. Więc nie czuję się już niewolnikiem i to jest ekstra, bo jeszcze 3-4 lata temu bardzo się zastanawiałam nad tym, co jem, co zjem, co kupię, co na kolejny posiłek. I bałam się, że już nigdy mi to nie przejdzie. Naprawdę bałam się, że będę niewolnikiem jedzenia do końca życia. I teraz, jak właśnie skupiam się na innych rzeczach, które są dla mnie ważne, to jedzenie, to jest w sumie czasami dla mnie dziwne, że tak zeszło na boczny plan i już nie jest dla mnie aż tak ważne. Czy nadal jesteś smakoszem i uwielbiasz jeść i musisz dobrze zjeść? Tak, oczywiście, ale to nie jest tak, że ja jem śniadanie i się zastanawiam, co będzie na obiad, a kiedyś to już wiedziałam, jakie będą posiłki. Tak, bo całą energię w to pakowałaś i nie rozwijałaś się na innych płaszczyznach i to jest, myślę, kluczowe tutaj. Ale właśnie te decyzje, jak podejmuję decyzje w innych sferach życia, na temat i wielu innych rzeczy. Już nie masz przestrzeni. Już nie chce mi się podejmować decyzje. Jak robiłam e-booka, no to byłam tylko zajęta robieniem e-booka i wymyślaniem tych nowych przepisów i wymyśleniem kompozycji zdjęć. I jakby nie miałam też przestrzeni w sumie później na nic innego, a teraz jest już odwrotnie, zajmuję się czymś innym, a jem, nie wiem, to co jest w domu, to na co w sumie ty masz ochotę, więc nie wiem, dzisiaj jemy wegańskie frankfurterki, spoko, nie ma problemu, jakby obojętne mi jest teraz bardziej, staram się zawsze wybrać zdrową opcję, ale jeśli nie mam wyboru, no to zjem coś niezdrowego. Tak, ale też wiesz, do czego zmierzam, że wiele osób mimo wszystko uważa to, co jesz, za super zdrowe, no bo porównując się z taką standardową zachodnią dietą, to twoje jedzenie jest ekstra, tak? Nawet jeżeli mówisz, że no nie jesz aż tak zdrowo jak ja, bo na przykład ja jem zawsze jakieś bardzo sałatkowe klimaty i uwielbiam po prostu, uwielbiam zdrowe jedzenie, po prostu je kocham, ale to powiedzmy nie jest o mnie ten odcinek. Ale nadal twoja dieta, twoje odżywianie jest dla wielu osób przykładem, nawet jeśli myślisz, że to nie jest idealnie zdrowe, to jest, Justyna, pełnowartościowe i to jest bardzo zdrowe jedzenie. Do czego zmierzałam w tamtym pytaniu, to było to, że nie robisz tego jako wyrzeczenia, tylko przygotowywanie takich posiłków, grillowanie tych batatów i marynowanie tofu jest dla ciebie taką frajdą, jakbyś poszła na Happy Meala do Maca. Wiesz, o co chodzi? Że z czasem, kiedy budujesz ten nawyk i widzisz, jak się super z tym czujesz, jak to ci smakuje, to nie myślisz sobie, ja i moje zdrowe jedzonko, tylko to jest moje jedzenie i ja bym go nie zamieniła. Właśnie ja bym nie zamieniła tego na Maca. W życiu bym tego nie zjadła. Dużo osób patrzy tak i myśli sobie, jak ona to robi, że ona się motywuje, żeby jeść te zdrowe rzeczy, ale właśnie, Kurczę, w ogóle o tym nie pomyślałam, bo ja już jestem tak do tego przyklejona. I bardzo dobrze, bo to jest tylko, wiesz, to tylko potwierdza, że to moje pytanie jest moja odpowiednie. Moja mama zapytała Karolina, ale ty tak nie jesz tych jajek, sera, ale jak ty tak bez tego mięsa, jak ty dajesz jak radę? Jest? Jak ci jest? Karolina, że no normalnie. I jak robiłam sobie wegańskie wyzwanie, bo ten rok mam pod znakiem wyzwań, więc w każdym miesiącu wymyślam sobie coś nowego i sprawdzam, co się przyjmie w mojej codzienności, a co nie. I to też pokazuje, że nawet ja, ktoś, kto jest już zaawansowany, powiedzmy, w robieniu nawyków, wybieram jedną rzecz w jednym miesiącu. Ja teraz przyjeżdżając do domu, wiele nawyków starych mi się posypało, bo jest nowy kontekst, nowe otoczenie, nowe środowisko i ja nie jestem sama. Będąc sama w Poznaniu mogę robić, co żywnie mi się podoba, a tutaj jednak jestem zależna też od mojej rodziny. Więc wybrałam sobie jedną rzecz, czyli robię teraz tylko jogę. A jak robiłam to wegańskie wyzwanie, to moja mama dzwoniła do mnie, Boże dziecko, co ty tak te ziela tylko jesz? Moja mama mówi na warzywa ziela i takie rzeczy, więc to jest zabawne. A dla mnie to jest żaden problem, jeśli gotuję tylko dla siebie. I też moi przyjaciele też już byli na wegańskiej diecie, jak byli u mnie, no bo u mnie nie było nic innego do jedzenia, więc jak ktoś przychodził do mnie na obiad, no to jadł to, co było, jakby nikt nie marudził. No nie jesteś restauracją. Tak, nie można sobie wybierać z karty nagle kurczaka. No przepraszam, w tej restauracji kurczaka nie serwujemy. Jest tylko lunch dnia. Tak, i to jest fajne. I dla mnie to nie był problem, ale to też znowu jest stopniowo. Jak te 3 lata temu śmiałam się na tym filmiku, który Ci pokazywałam. Tak. Był tam właśnie tak hummus gotowy, kupiony. Jakiś taki chlebek, którego bym teraz nie zjadła. Wtedy nie jadłam chleba, jadłam jakieś takie
Suchar. Jakiś suchar, taki, jakieś takie warzywa pokrojone, wiesz, bez oliwy, bez żadnego dressingu, nic. Teraz bym tego tak nie za bardzo zjadła. I wtedy tak trochę się męczyłam, ale ja po prostu uczyłam się, testowałam, szukałam rzeczy, które mi tak naprawdę smakują. Tak, bo to też był proces. Tego się nie da tak nauczyć z dnia na dzień. Dlatego też wspomniałam o tym, żeby nie przechodzić od razu na dietę warzywną. I ja też zachęcam nawet bardzo... Nawet na weganizm, bo właśnie, poczekaj, bo muszę Cię tutaj przerwać. No. Justyna jest... gadałyśmy o tym parę miesięcy temu, że Ty robisz tyle dobrego dla świata weganizmu, dla diety roślinnej i powiem to niepoprawnie politycznie, że nieczęsto robisz o wiele lepszą robotę niż weganie, w tym ja, bo to, że ja proponuję ludziom roślinne rozwiązania, oczywiście dla wielu osób będzie inspiracją, ale dla wielu osób to będzie za dużo. To będzie presja, to będzie przytłaczające, to będzie po prostu nadmiar zmian naraz. Mhm. A Twoje przesłanie sprawia, że tyle osób zrezygnowało z mięsa i nie mówię, że w 100%, ale na pewno spadła dzięki Tobie konsumpcja mięsa. Spadła ta emisja gazów cieplarnianych. Tak, powinniśmy mieć taki licznik. Mm-hmm. Ile właśnie dzięki nam dobrego się stało? Czasami mam twoja strategia jest świetna. Czasami mam wyrzuty sumienia, jak zjem mięso. A, to tak, mam na bardzo, myśli. Bardzo słusznie. Ale później sobie przypominam, kurczę, ile osób zjadło dzięki mnie wegański obiad zamiast kotleta i przypominam sobie, to jest źle. No, w każdym razie wiem, że nie powinnam. Ale no, ja raczej nie chcę mówić nigdy, ale raczej nie przykleję sobie etykietki weganka, wegetarianka, dlatego że to właśnie później może męczyć i też negatywnie wpływać na mój przekaz. I pamiętasz tą kolację Chefs for Change, kiedy no jadłonomia Marta Dymek powiedziała, że etykiety nie są fajne. W ogóle jak myślałam, że wtedy ona będzie mówić o etykietach. Jak czytać etykiety? Czytać etykiety. Ale ona zrobiła nas niespodzianka. Bambuko. To była taka niespodzianka i to było świetne, bo ja byłam przy tym stole jedyną nieweganką i ja myślałam, ja tam tak się fatalnie czułam, że byłam jako nieweganka na kolacji tak, wegańskiej. Czułaś się pod obstrzałem. Tak, myślałam, że zabiją mnie za to, że nie jestem weganką. Ale jak Marta powiedziała, że jeżeli my nie będziemy przyklejać sobie tych etykiet, to będzie lepiej. Ja wtedy poczułam takie prawo do zachęcania ludzi do kuchni tak, roślinnej. Tak, że Ty też możesz mówić, że roślinne jedzenie jest spoko, nie musisz być do tego weganką. Tak. A ludzie Tobie zaufają często bardziej niż weganom, bo zobaczą, że Ty nie mówisz im, masz jeść wegańsko, tylko hej, spróbuj tego, tak, może Ci się spodoba. To, nie jest to jest roślinny posiłek, albo to jest taki w ogóle nawet nie mówię. Zrobiłam sobie taki fajny obiad z soczewicy, spróbuj, jest ekstra. I później jak dostaję te zdjęcia i ktoś mówi, ale fajnie, a najbardziej mnie cieszą te odpowiedzi, te wiadomości, kiedy mój facet zjadł i myślał, że to, nie wiem, mięso, albo zjadł i nie narzekał. I to są takie właśnie najszczęśliwsze. Mój facet zjadł. Zjadł i nie narzekał, no właśnie. I to są takie najfajniejsze wiadomości. Ja wtedy dopiero dzięki Marcie dałam sobie taki mandat, że ja mogę o tym mówić, bo wcześniej miałam wyrzuty sumienia, że mój e-book jest roślinny, a przecież nie jesteś weganką. Jakim prawem mówisz o kuchni tak, roślinnej? Tak, że chcesz zarobić na weganach. Tak, tak. Właśnie mi to zarzucił ten sam znajomy, który powiedział, że wyglądam niekobieco w krótkich włosach. To mi powiedział, że ty mówisz o weganizmie, nie jesteś weganką. Jakim prawem w ogóle wykorzystujesz trend, że ludzie chcą być, wiesz, eko i wege i teraz nagle odnagrywasz o tym podcasty. Ja sobie, kurczę, no ale co jest w tym złego, że ja zachęcam kogoś do brania brania swojej torby na zakupy albo picia do wody z kranu. Czy ja robię coś złego, nawet zachęcając? Jeśli wykorzystujesz trend, to w imię bardzo wyższej, lepszej idei i lepszego świata, moja droga Matko Tereso, nie żartuję, teraz ja się z Ciebie nabijam. Nie, ale absolutnie, ja uważam, że każdy taki trend jest ekstra i nawet jeżeli są firmy, które dzięki temu, przez to produkują roślinne produkty, a na co dzień zajmują się produkcją mięsa, to no, naprawdę nie krytykujmy ich, nie bojkotujmy tego, tylko cieszmy się, że oni zobaczyli potencjał w tym rynku, bo to będzie samonapędzająca się machina. Jeżeli jakaś znana firma nagle wprowadzi roślinną opcję, to ludzie, którzy są lojalni tej firmie, kupią ten produkt dla przetestowania i może właśnie zwiększy się popyt i ta gama produktów się poszerzy. I tak samo jest właśnie u Ciebie i wiesz, dostajesz wiadomości od ludzi, że próbują, że mają coraz więcej posiłków roślinnych w swoim repertuarze tygodnia. Uważam, że to jest niesamowite osiągnięcie i właśnie uważam, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że Twój e-book jest ekstra. Sama miałam przyjemność jeść Twoich potraw. W sumie już dwie zjadłaś, bo zjadłaś już pancake'i wczoraj, a przedwczoraj makaron z mielonym tofu. Tak, ale wcześniej też wielokrotnie Cię odwiedzałam i zawsze uwielbiałam Twoje pyszne dania i ten e-book jest naprawdę super. Także też go podlinkujemy, bo
To jest bardzo, bardzo, bardzo też taka różnorodna książka, bo ty czerpiesz z różnych kuchni, proste przepisy, bardzo mało fajne połączenia. Właśnie chciałam powiedzieć, wygodne połączenia. Wczoraj miałyśmy dyskusję na ten temat, że u mnie pojawiają się przepisy ze wszystkim naraz, a u Justyny jednak jest ograniczona liczba składników, konkretne profile smakowe, także dla osób, które wolą konkretne, może różniące się od siebie potrawy, a nie tylko bowle w moim stylu, to zapraszam. Nie no, śmieję się. Justyna, co mi się z Tobą rozmawia? Bardzo jestem ciekawa, co przyniesie nasz kolejny wspólny odcinek i jaki nowy wątek nam się zrodzi, ale bardzo Ci dziękuję, że byłaś moim gościem i dziękuję, że podzieliłaś się tyloma rzeczami. Mam wrażenie, że to było bardzo wielowątkowa tak rozmowa. Tak mi się wydaje, że siedzimy tu 5 godzin, tak, bo ja zdążyłam opowiedzieć o wszystkim. Tak, ja sobie zapisałam takie... Oczywiście nie spojrzałam na to ani razu typowo i widzę, że tak jak miałam różne pomysły, to w jakiś magiczny sposób ta rozmowa sama się ułożyła tak, że wszystkie te punkty zostały odhaczone. To jest także... twoja intuicja i bycie świetnym rozmówcą, bo Karolina jest najlepszym rozmówcą. Dzięki. No lubię podcasty, dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia może w podróży, bo na sam koniec, jeżeli jeszcze tu jesteście, możemy zdradzić, że obie z Justyną planujemy wspólny wyjazd i więcej szczegółów myślę, że zdradzi Wam Justyna u siebie. Zapraszamy do wysłuchania też w ogóle podcastu, który jest u Justyny. I dajcie znać po prostu, czy lubicie nasze wspólne odcinki. Bo miejmy nadzieję, że będzie ich więcej. Dzięki, Karol, za zaproszenie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze przypominam, że podcastu możecie posłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie i nowy odcinek ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7. Zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast. Jest to konto dedykowane podcastowi. Tam Was informuję o nowych odcinkach, opowiadam o moich gościach i czekam na Wasze komentarze, bo bardzo lubię z Wami dyskutować na tematy podcastowe, ale też jestem zawsze otwarta na Wasze propozycje, jeśli chodzi o tematy i o moich przyszłych gości. Też odsyłam Was do mojego oficjalnego Instagrama Karolina Sobańska. I na koniec mam do Was prośbę, jeżeli słuchacie podcastów, jeżeli podobają się Wam one, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wystawicie im recenzję, szczególnie jeżeli słuchacie mnie na iTunesie, w aplikacji podcasty, to tam można wystawić podcastowi odpowiednią ilość gwiazdek i zostawić kilka słów komentarza. Jest to dla mnie bardzo cenne, bo to podcast po prostu promuje i dzięki temu trafia on do szerszego grona odbiorców. Jeśli chodzi o Spotify, to tam możecie dodać podcast do obserwowanych, a na YouTubie oczywiście tradycyjnie zasubskrybować kanał, polubić ten odcinek i zostawić komentarz. Ja staram się czytać wszystko i tak jak wspomniałam, bardzo ważny dla mnie jest ten feedback i też podcast dynamicznie się rozwija. Mam niektórych powracających, niektórych nowych gości, tematów nigdy nie brakuje, ale bardzo ciekawi mnie, czego Wy chcecie słuchać. Także bardzo Wam dziękuję za to, że słuchacie, dziękuję Wam za to ogromne wsparcie i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia, cześć!